Wiadomo, że dwie funkcje liniowe f oraz g określone następującymi wzorami mają to samo miejsce zerowe. Współczynnik a we wzorze funkcji g jest równy. Żeby to obliczyć, to na początku ustalimy, jakie jest miejsce zerowe tych funkcji. Wiemy, że jest takie samo, a miejsce zerowe funkcje możemy bez problemu policzyć, bo mamy dany jej pełny wzór. Miejsce zerowe to jest takie x, dla którego zeruje się wzór funkcji, czyli sprawdzamy, kiedy wzór funkcji f, czyli 3x plus 6, jest równe 0, tak jest gdy 3x jest równe minus 6, czyli dla x -a równego minus 2. Czyli tym miejscem zerowym jest x równy minus 2. Wiemy, że to jest również miejsce zerowe funkcji g od x, zatem funkcja g dla x -a równego minus 2 przyjmuje wartość 0, ale my możemy policzyć ile jest równe g od minus 2 ze wzoru. Podstawiamy pod x -a minus 2 i otrzymujemy minus 2a plus 7, czyli wiemy, że z jednej strony g od minus 2 to 0, z drugiej strony g od minus 2 jest równe tyle. W związku z tym możemy napisać, że ten wzór, czyli minus 2a plus 7, musi być równe tyle, czyli 0. Czyli stąd wynika, że minus 2a jest równe minus 7, czyli a jest równe minus 7 podzielić na minus 2, czyli 7 drugich. No i to jest odpowiedź do naszego zadania, czyli poprawna jest odpowiedź D.